że musimy się znowu z niego wyprowadzić. Tak, wkrada nam się rdza, czy to można nazwać papierem ściernym. Chyba będę musiał zadzwonić na ubezpieczalnię i zobaczyć, ile to będzie kosztowało. Długo schodzi się z tym łatamiem ciapka. Dziękować, że 9 czerwca będziemy w Kętach. Cześć, witajcie w nowym vlogu. W nowym vlogu z Polski już oczywiście. Jak widzicie, nasz domek jest za nami. Do tej pory w nim mieszkaliśmy, nawet będąc tutaj w Polsce. Ale dzisiaj przyszedł ten dzień, że musimy się znowu z niego wyprowadzić. Tak, no ciapkowi wyszły nowe, że tak powiem, rdzawe. Tak, rdzawe ciapki, ale już nie chcemy mu robić więcej ciapek, więc już chcę to zrobić troszeczkę bardziej profesjonalnie niż to, co zrobiłem w Anglii, bo mam tu możliwość, ale to wam wszystko pokażę w swoim czasie. Teraz musimy się spakować do toreb, bo na 4 dni auto będzie w warsztacie. Ja będę robił wszystko sam, no ale. A ja będę odpoczywała u mamy. Dokładnie, także jedziemy. Niby tylko 4 dni, ale po prostu jest tyle rzeczy, jak ja tego nie lubię. Przeprowadzki są najgorsze. No, bye bye! Bye! Jestem już na miejscu i zabieram się do pracy. Jak już wam mówiłem, muszę troszeczkę tutaj poprawić kondycję naszego lakieru, bo powychodziły nam nowe rdzawe punkty. Zaraz wam pokażę. No i jak jeszcze pamiętacie, w ostatnim filmie z Maroka, znaczy nie w ostatnim, w którymś filmie z Maroka przywaliłem ostro tutaj podłogą. Muszę to też wszystko wyprostować, a później zabezpieczyć. Wkrada nam się rdza. Były takie purchle tutaj, to wszystko trzeba będzie wyczyścić, zakonserwować. Tak to wygląda, no, niestety. Ruda wchodzi wszędzie. Następny punkt, tutaj następny punkt, to jest zaraz nad zderzakiem. Cieszę się, że Stasio użyczył mi swojego garażu i warsztatu, także zabieram się do roboty. Stasiu, dzięki wielkie. Żeby oczyścić tą rdzę, będę korzystał tutaj z takiego specjalnego, jakby to powiedzieć, nie wiem, czy to można nazwać papierem ściernym. Wygląda to trochę jak pumyks, tylko że jest troszeczkę więcej powietrza w nim i chodzi o to, że jest to lepsze niż papier ścierny, bo nie nagrzewa tak blachy naokoło tutaj tego punktu, który chcemy oczyścić. No bo jest to bardzo ważne, żeby potem lakier naokoło nie odpryskiwał. Także no, nawet o tym nie wiedziałem wcześniej, że nie można tak tego nagrzewać. O miejscu, którym teraz będę czyścił, nic wam nie mówiłem, ale w Maroku przywaliłem w kamień, jak cofałem. No, chodźcie, zobaczcie, co się stało z progiem. Nie wygląda to jakoś tragicznie, no ale próg się zgiął. Będzie to trzeba wyczyścić całe, wyprostować i zakonserwować. Ciapek już jest przygotowany do położenia podkładu. Tutaj wszystko jest wyczyszczone do żywej blachy. No i teraz położymy podkład. Właśnie odkryłem, że mi szyba pękła. Nie wiem kiedy, jak to się stało, ale tutaj miałem taką dziurkę. O właśnie. No i teraz mi poszła tu krecha w tą stronę. Chyba będę musiał zadzwonić na ubezpieczalnię i zobaczyć, ile to będzie kosztowało. Wkurzyłem się trochę, no ale mam nadzieję, że to nie będzie jakaś droga impreza. Zanim położymy podkład, to smarujemy tutaj te miejsca, które wyczyściłem neutralizatorem do rdzy. Jest to takie coś białego. O. Mleczko. Podczas reakcji na kolor ciemnofioletowy. Podczas reakcji zmieni się na kolor ciemnofioletowy. Malując, staram się nie wychodzić tutaj na lakier za bardzo. Zobaczcie, co się stało. Całkowicie się zmienił kolor na fioletowy. Czarne plamy teraz mamy. Odczekam teraz chwilkę i pomalujemy to wszystko jeszcze raz. Idę zobaczyć, czy to już troszeczkę podeschło.
No, to już jest prawie sucha, ale dziwna struktura tego jest. Naprawdę. Zmieniło się to jakby jakiś asfalt po prostu. No nic, fajnie. Teraz mogę już malować drugi raz. Pablo Picasso, pamiętacie? Jak zabezpieczałem przybudowę kampera? Też malowałem tam, gdzie wycinałem otwór na szybę. Byłem Pablo Picasso. Chłodno się już zrobiło, także na dzisiaj kończymy już pracę i tak trzeba czekać 24 godziny, żeby móc pomalować, żeby móc położyć podkład. Także do zobaczenia jutro. Dzisiaj kolejny etap pracy nad naszymi ciapkami. Przygotujemy wszystko pod położenie podkładu. Wszystkie łatki, które porobiłem, będę przycierał ścierką polerską, chyba to się tak nazywa. Tu jedna ma gradację 360, a druga 1500, czyli najpierw 360, a później tak już troszeczkę w okolicach tej łatki, jakieś 4 cm, będę musiał przytrzeć 1500, żeby to ładnie potem przykryć podkładem, a później lakierem. Powierzchnia już jest przygotowana do podkładu. Odtłuszczona rozpuszczalnikiem. Jak widzicie, tutaj naokoło jest kolor matowy. To jest dobry znak, bo tam jest przytarte. Tak samo i tutaj w tych miejscach. Także następny krok to podkład. Dzisiaj fajrant, jak widzicie. Troszeczkę więcej ciapek nam przybyło na aucie, ale te znikną. Jedna rzecz się tylko stała jeszcze. Następna kreska nam poszła tutaj. Chyba od tego, że tutaj kolanem się opierałem, jak tam malowałem na dachu te ciapki. Ale już mam wycenę. Powiedzieli mi 750 zł za szybę przednią. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale tak czy siak muszę zrobić. Jakoś tak Pawłowi bardzo długo schodzi się z tym łatamiem ciapka, więc przyjechałam dzisiaj tutaj razem z nim, żeby go trochę wspomóc. Chyba podtrzymać na duchu, bo niewiele tu mogę zrobić. Teraz zobaczycie postępy. Co my tu mamy? Coraz więcej ciapków. Miały ciapki zniknąć. No, jadę, kolejny etap robię. Przycieramy teraz najpierw papierkiem 600, potem 800 na brzegach i 2000 robimy kółko, żeby kolor lakieru połączył się z naszym starym lakierem. I tak to wygląda. Bardzo żmudna praca, jak widzicie. Przycieranie, malowanie i schnięcie. I ten oto proces zajmuje najwięcej czasu, prawda, Paweł? Tak, już po prostu wkurza to, bo no strasznie dużo się w tym schodzi. Nie ma to jak Hammerite. No ale tutaj efekt końcowy będzie bez ciapków. Ale no właśnie zobaczymy, bo żeby to jeszcze tak zrobić dokładnie, to teraz by trzeba było tam zaszpachlować każdą nierówność, ale ja już powiedziałem Staśkowi, że ja już mam dość i po prostu będzie jak będzie. Jest zakonserwowane, może nie będzie jakoś najbardziej równo, ale mi to już wystarczy. Widać, praca bardzo, bardzo trudna i mozolna. Paweł tutaj już śmiga jak akrobata. Jak tam, Paweł? Dobrze? Słabo! Nie mam siły. Nie lubię takiej roboty, jak robi i nie widać efektu. Cały czas w tym samym miejscu. Czas na finał. Teraz muszę położyć folię na całe auto, żeby tutaj nie zapyliło mi całej karoserii. Wytnę tutaj okienka tylko na te elementy, które będziemy malowali. No jest baciutko, ładnie to wszystko wyschło, także czekam na Monikę i zabieram się do pracy. Przygotowujemy teraz do malowania. Każdy element, który przycierałem, który był malowany podkładem, malujemy teraz lakierem. No ale żeby nam nie zapyliło całego auta, no to wycinamy dziury. I taka trochę zabawa z tym wszystkim, no. Ale cóż, tak musi być.
giną ciapki. Jak my go teraz nazwiemy? Stasiu, nie mogłeś patrzeć? Nie. Dzisiaj już ostatni dzień prac nad ciapkiem. Paweł będzie polerował te miejsca, które były lakierowane, a ja robię obiad. Mamy już dość tych mięsnych dań, którymi się objadamy. Oczywiście ze smakiem, no ale trzeba troszeczkę od mięska odpocząć. No więc gotuję zupę grzybową bez mięsa. Mam już tutaj wszystko przygotowane. Zaczęłam obierać ziemniaczki, które dodam do zupy. Warzywa, pietruszka, por, seler, marchewka. No nie mam świeżych grzybów, ale mam taki fajny przecier pomidorowy. Podgrzybki duszone na maśle. Bardzo dobry skład, muszę powiedzieć. No i bulion warzywny. Tak jak mówiłam, bez mięsa, więc no coś tam trzeba wrzucić, więc kosteczki. Nie obieram tak szybko ziemniaków jak nasz widz Marek z Augen, którego ostatnio odwiedziliśmy, ale trenuję i staram się ci dorównać. Do zupy dodałam jeszcze czarnego pieprzu, liść laurowy. I prawie gotowa. Prawie gotowa, jeszcze trzeba tylko posolić. No i te grzyby chyba dodam tak pod koniec gotowania, bo one już są poddane obróbce, więc nie są surowe. Ale nie jakie obróbce? To karce? No są jakieś takie przesmażone i zawykowane. Więc to nie są surowe grzyby, nie muszą się długo gotować. Zaraz je otworzę i sprawdzę. No zupa już prawie jest ugotowana, ale w tym czasie, zanim ona się dokończy gotować, pokażemy Wam efekt końcowy pracy Pawła. No tak, całego malowania i polerowania. Na naszym dachu już nie ma żadnych ciapek. Tak, najlepiej to widać właśnie tam nad szybą. Jak pamiętacie, było tam mnóstwo ciapek, ciapków. No i teraz co to będzie? Teraz chyba będzie nie ciapek. Nie wiem. Może wymyślimy nazwę. Tak, może wymyślimy jakąś nazwę wspólnie. Dajcie znać w komentarzach, może Wam przyszło coś do głowy, jak go nazwać. No zobaczymy, tu jeszcze jest parę takich miejsc, jest no bo parę. Sentymentu zostawiliśmy. Jak pamiętacie, tutaj były największe purchle, no ale zanim uzyskaliśmy ten efekt, że tak się tak wszystko lśni, to jeszcze to wszystko musiałem spolerować pastą polerską, później to umyć, a później jeszcze wywoskować. Nie jest tu jeszcze tak idealnie równo, ale ja już powiedziałem Staśkowi, że ja już nie chcę spędzić następnego tygodnia przy tych głupich plamkach, więc po prostu jest zamalowane podkładem, pryśnięte lakierem i jest ok. Tak wydaje mi się, że na te warunki, w których pracowaliśmy, bez żadnej hali, bez warsztatu, tylko na świeżym powietrzu, wyszło Lux Torpeda. No inspektor wszystko sprawdził, jest po prostu perfekcyjnie. Pamiętacie, że jak byliśmy w Tafraut, wyjeżdżaliśmy spod kolorowych skał i tyłem vana zahaczyliśmy ten dołek o ziemię, wszystko tu było powyginane. Paweł to wyklepał, zabezpieczył, no po prostu jak nowka sztuka, nieśmigana. I jeszcze o naklejce słów kilka. Jak nam ktoś słusznie zwrócił uwagę, niebieski kolor powinien być na górze, czyli wygląda na to, że jest ona do góry nogami. Dlaczego ją tak przykleiliśmy? No zmyliła nas tutaj ten maszt od flagi, gwiazda na górze, no i albo to po prostu producent źle zrobił, albo jest to, nie wiem, flaga po arabsku od prawej do lewej, no ale i tak byłaby do góry nogami, więc no cóż, trzeba będzie jechać do Maroka, kupić nową naklejkę, przykleić.
Ale pyszna ta zupa była, Monika, normalnie gratulacje. Tak właśnie wygląda teraz nasz czas tutaj w Polsce. Staramy się go pożytkować na spotkania z ludźmi, z rodziną, z przyjaciółmi, na naprawę jakieś ciapka i jeszcze będziemy musieli zrobić cały przegląd taki techniczny. Tak, dojechał do kolegi, który ma duży warsztat, także po tych kilkunastu tysiącach kilometrów, które przejechaliśmy, musimy wymienić wszystkie filtry, włącznie z paliwowym. No wszystko olej. Musimy zrobić, tak, olej. No i tam Piotrek już mi przejrzy wszystko. I naprawić, jeżeli coś trzeba będzie naprawić. Mam nadzieję, że nic nie będzie trzeba naprawiać, bo powoli zaczynamy się spukiwać z kasy. A propos spotkań z ludźmi, to chcielibyśmy Wam zakomunikować, że 9 czerwca będziemy w Kętach. Jest to restauracja włoska Buongiorno. Restauracja ma obchodzi swoje dwulecie i otwarcie ogródka. No i będzie tam wiele atrakcji, między innymi nasze wystąpienie między godziną 16 a 18. Jeszcze będziemy informować na Instagramie, na Facebooku, także mam nadzieję, że ktoś z Was wpadnie, jeżeli mieszkacie gdzieś w pobliżu. Tak, jest to południe Polski, nad Żywcem. Miejscowość się znajduje, także osoby, które gdzieś tam w okolicy mieszkają, serdecznie zapraszamy. Piątek, 9 czerwca, tak. Ten piątek. No z Wami już będziemy się dzisiaj żegnać. Z niektórymi mamy nadzieję do zobaczenia właśnie w piątek. No, jeśli ktoś nie subskrybuje, to zapraszamy do subskrypcji. Zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w następnym weekendzie. Hej! Dzięki.